Koronawirus. Jeszcze nie mieli tylu osób w szpitalach koronawirus we Francji, ponad 27 tysięcy. Nowych zakażeń, 302 zgony. We Francji w ciągu ostatniej doby zgłoszono 27 228 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 302 zgony w związku z COVID-19, wynika z danych opublikowanych w niedzielę przez Ministerstwo Zdrowia tego kraju. W ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali przyjęto kolejnych 1574 pacjentów, w tym 270 na oddziały intensywnej terapii. W sumie we Francji hospitalizowanych jest obecnie 33 050 osób, to najwięcej od początku epidemii. Na oddziałach intensywnej opieki przebywa 4880 osób. W czasie szczytu pierwszej wiosennej fali epidemii najwięcej hospitalizowanych zanotowano w połowie kwietnia 32 292, w tym ponad 6500 było na OIOM-ach. Łącznie od wybuchu epidemii do niedzieli zdiagnozowano 1 981 827 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 44 548 osób zmarło w związku z COVID-19. Według władz druga fala epidemii koronawirusa we Francji ma niezwykle ciężki przebieg. Szef rządu Jean Castex przedłużył co najmniej kolejne 15 dni obowiązujące od 30 października lockdown.